Hello, hello, konnichiwa, dzień dobry, witajcie, z tej strony Mr. Transmetal, znowu nadaję. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na najnowszą wideo prezentację. Dzisiaj zajmiemy się uniwersum Marvela, jak zwykle, prawda? Przynajmniej w większości. Przed Państwem dzisiaj Marvel Legends Series, Ultimate Spider-Man, Peter Parker. Dokładnie, uniwersum Marvela znowu rządzi. Build a figure, Marvel's Venom, bądź jak to woli... Space Venom, bo taką nazwę też widzę, znalazłem gdzieś tam na internecie. Przyjrzyjmy się pudełeczku. W pudełeczku mamy tutaj fajnego, młodziutkiego Petera Parkera. Tutaj z tyłu mamy lekki opis Marvel Legend. Mamy tutaj jeszcze takie, można powiedzieć, taki duecik Miles Morales, który też udaje, jest takim człowiekiem pająkiem i oczywiście naszego Petera Parkera. Tutaj mamy jeszcze wersję tego z kosmicznego Venoma, ponieważ taką nazwę też spotkałem wcześniej tutaj gdzieś w innych materiałach. Mamy Spidey'a, mamy tego Moralesa, mamy Elektro, mamy jeszcze jedną laseczkę Spider i jeszcze tutaj mamy Hobgoblina, o ile się nie mylę. Także bardzo fajny wave można sobie złożyć. Pudełeczko w sumie nie ma nic innego do zaoferowania. O, no tu jeszcze mamy fajnego Spider-Manka, to znaczy nie tyle Spider-Manka, tylko Moralesa. I mamy wymienne dłonie, 4 sztuki, czyli w sumie 6 sztuk dłoni, plus bardzo fajna, bardzo ładna twarz samego Pitiego. Zobaczmy teraz na figurkę. A teraz przyjrzyjmy się bliżej samej figurce. Figurka prezentuje się bardzo fajnie. Może jest parę elementów, które ja osobiście bym zmienił. Tutaj u mnie niestety jest jeden mankament, ponieważ odchodzi jej tutaj farba na ramieniu, co trochę mnie smuci, ale można to, myślę, jakoś bez większego problemu z tym sobie poradzić. Tu jest taka wersja, wiecie, bardziej tutaj te części nie czerwone, ale części tutaj te niebieskie, powiedzmy, kostiumu są bardziej takie wyblaknięte. Jest jeszcze wersja taka bardziej czerwona, bardziej kartunowa. Ja mam akurat tą wersję, nie wiem, ta bardziej mi się po prostu spodobała. Generalnie figurka naprawdę jest bardzo przyzwoicie zrobiona. Tutaj widać, że ten nasz spiderek, że tak powiem, jest młodziutki, malutki, taki jeszcze, wiecie, te Superman mięśnie nie są jakoś bardzo mocno wyeksponowane, ale nie zmienia to faktu, że figurka jest bardzo przyzwoita i naprawdę fajnie tutaj komponuje się z innymi fiksami na półeczce. Mówiąc szczerze, akcesoria, jakie tutaj dodano, no to są oczywiście dłonie, jak wcześniej mówiłem, za przeproszeniem dupy to nie urywa, no ale jedno akurat może kompensuje w jakiejś tam części, to jest bardzo ładna twarz bez maski Spidey'ego. Także tutaj za chwilę Wam pokażę, jak on wygląda bez maski, czyli z samą twarzą. No to na przykład bardzo im się udało. Ogólnie bardzo fajna figurka, no drobna bardzo, no bo to jest taki młody Spider-Man, więc tutaj no nie można było jakoś go tam dokoksować i zrobić z niego mega packera. Zresztą Spidey nigdy nie był jakimś tam typem koksa, tylko bardziej powiedziałbym takiego wysportowanego, niesamowicie atlety, wiecie, chodzi mi tutaj o rzeźbę i tak dalej. Naprawdę przyzwoita figura, jak już mówiłem wcześniej, przyjrzymy się zaraz bliżej i polecimy sobie punkty artykulacji. Mamy Spidey'ego bardzo blisko, możecie sobie luknąć teraz okiem, jak on jest wykonany. Moim zdaniem głowa bardzo ładnie im wyszła. Tutaj akurat są jakieś pewne niedociągnięcia, o, widzicie to czarne takie z tymi wielkimi oczyma, takimi, które są dość mocno tutaj rozwinięte. Tutaj mi nie wyszło, z drugiej strony chyba też, no ale mniej, tu akurat z tej strony jest bardziej. Poza tym jest całkiem przyzwoicie, jak już mówiłem wcześniej, farba na ręce niestety mu schodzi, więc to jest troszeczkę minus tego wszystkiego. Ale ogólnie możecie zobaczyć, jaka budowa krępa, bardzo budowa ciała. Tutaj te elementy, no trochę tutaj to wystaje. Tutaj część właśnie krocza. Mamy nóżkę. Stopy, wydaje mi się, słuchajcie, że stopy są bardzo wielkie. Nie wiem dlaczego, jak on stoi, słuchajcie, tutaj na nogach, to wydaje mi się, że te stopy są chyba ciut za wielkie w stosunku do całej postaci. Może mi się tak wydaje, no bo ta postać jest mała i krępa, bo to jest bardzo młody Spider-Man, więc może dlatego to tak mi się rzuca w oczy i mam takie odczucie, jakby te stopy były ciut za duże w stosunku do całej postaci. Co mamy jeszcze tutaj ciekawego? No mamy to logo Spider-Mana, które nieźle wyszło, tu jest jakiś element, widzę. Z tyłu mamy to standardowe logo czerwone Spiderka, tyłek, no tutaj biedna farba, która mi odchodzi, cały tył, figurkę z jakimiś numerami, oczywiście tutaj są podstawkę, nogi, Marvel 2016, Hasbro, tu chyba tak samo, tak, jeszcze jakiś numer, że Made in China, no,
Naprawdę przyzwoita figura i bardzo fajnie się komponuje zresztą. Zaraz Wam zrobię pewne porównanie. Mam tutaj naszego Spidey'a. Pokażę go ze śmiertelnym wrogiem, jednym ze śmiertelnych wrogów. Może akurat Revoltek, ale nie wiem dlaczego nie mogłem się oprzeć. Spójrzcie, ogromny, prawda? Venom jest niesamowity. I tutaj w ogóle widać skalę, nie? I przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj jest fajne, bardzo dobre tutaj porównanie. No ale Spider-Man jest młody, więc musimy mu wybaczyć, że niestety wygląda, że nie wygląda jak Pudzianowski. Może jeszcze trochę lepsze takie porównanie z figurek tej samej serii tak naprawdę. Tombstone, Marvel Legends Series. No też widać. Tombstone ogólnie też tutaj jest większą figurką. Akurat nie mam nic pod ręką, kurczę, żeby Wam pokazać jakoś to lepsze i lepiej sparować ze sobą te dwie figurki. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie tutaj im wyszło. No i tak jak mówię, no figurka jest mała, no bo Spider-Man jest młodszy, jeszcze nie jest do końca wyrośnięty, super rozwinięty, więc ona jest taka drobna, krępej budowy ciała. Naszego Pitiego jeszcze czeka dużo pracy, żeby się dopakować i być prawdziwym super mega Spider-Manem. Więc tyle, mili Państwo, zacznijmy teraz jeszcze punkty artykulacji. Głowa, pięknie na dół, nie tak pięknie, ale nieźle. Do góry jest też nieźle. Na boki, ruch w pasie, mamy fajne kliki 3, więc dość mocno pochyla się do przodu. Równo, jeden klik do tyłu. Ramiona, obrót, one są bardzo ciasne, więc trzeba uważać. Ruch tutaj, podwójny staw. No i rączka oczywiście ruchoma, tak samo jak i zaciśnięte pięści, jak i łażące te po ścianie, dłonie. Następnie mamy tak, szpagatu niestety nie zrobi. Wszystkie te figurki są tyle jakieś takie bidne, że niestety nie zrobią szpagatu, nie wiem dlaczego. Trochę żałuję, bo Spider-Man to powinien, przynajmniej jemu powinni zrobić takie stawy, żeby szpagat był, że tak powiem, no bez problemu mógł zrobić. No tutaj do przodu jest nieźle. Do tyłu jest prawie, no bardzo niewiele, no bo tutaj tyłek nam przeszkadza. Mamy ruch tutaj w tym miejscu, w udzie. Kolano, podwójny staw, całkiem dobrze, nawet bardzo dobrze. Mamy ruch tutaj, delikatny ruch stopy. No i stopa do przodu i do tyłu. Tu akurat palce się nam nie ruszają. No i tutaj jeszcze raz odniosę się do tego, że ta stopa to chyba jest trochę za wielka w stosunku do całości Spidermana. Tak. Spójrzcie, oto twarz naszego Spidey'ego, to znaczy, przepraszam, w tej chwili Petera Parkera, bo jest bez maski. Naprawdę, bardzo ładnie zrobiona. Fajne włosy. Widać tutaj uczesanie, tu widać, że z tyłu jest wygolony. To akurat im się udało, twarz wyszła im naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Zaraz ją założymy na całą resztę i zobaczymy, jak się prezentuje w całości. Spójrzcie tylko, co ja zrobiłem. Normalnie Spider-Man zniknął, został sam jakiś chłopocek. Tutaj naprawdę wygląda mega fajnie. Ta twarz naprawdę jest ładnie zrobiona i cała figurka wtedy nabiera takiego animuszu. Ale mimo wszystko, słuchajcie, to chyba trochę jest takie, wiecie, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że no strasznie odmłodniał, taki jest, jemu w ogóle nie pasuje ten strój, to jest jakiś taki młody chłopak, jeszcze no nastolatek, no wiecie, kurczę, dzieciak tak naprawdę jeszcze, no jeszcze młody gówniarz, dzieciak taki, który wiesz, wiecie, no próbuje coś zrobić ze światem, coś osiągnąć, wiadomo, no walczyć ze złem i tak dalej. Ale mimo wszystko, no tutaj to powiem Wam, że no wyszło im to tak, no fajnie, ale z drugiej strony, wiecie, no nie pasuje to trochę do tej figurki, nie? No on jakiś taki wojownik, no tutaj, nie wiem, mam takie wrażenie, że nie do końca to jakoś jest tak spójne ze sobą, nie? Spider-Man i tutaj taka młoda twarz takiego młodego chłopca, który tak naprawdę powinien, nie wiem, tam uganiać się za spódniczkami, a nie walczyć ze złem i, kurczę, próbować naprawiać świat. Ale mimo wszystko całkiem fajnie, słuchajcie. I nawet nie wiem, czy na półce nie zostawię go sobie właśnie w tej pozycji, czyli, wiecie, tutaj bez tej maski.
tylko właśnie w pozycji takiego chłopca, który, no, że tak powiem, ściągnął maskę i próbuje zrobić coś dobrego. No naprawdę, no, ja tak jeszcze zrobię taką rutkę w koło, słuchajcie, ale no, osobiście no, podoba mi się to, tylko że takie mam wrażenie, że to nie jest Spider-Man, tylko ktoś, kto podszywa się pod Spider-Mana. Spider-Man zawsze kojarzył mi się, wiecie, z takim prawdziwym twardzielem, takim kimś, kto, wiecie, no, jest, jakby to nazwać, takim pełnoprawnym członkiem jakiejś tam grupy, czy prawda, wydaje mu się, że przynajmniej naprawia świat. Nie? Wiecie, o co mi chodzi. Chyba nie wiecie, ale może komuś jednak przyjdzie do głowy i to, o co mi chodzi, bo w tej chwili no, jest tak nawet późno trochę, jak to nagrywam i cholera, no nieważne. W każdym bądź razie wygląda, jak wygląda, mnie się podoba. Słuchajcie, no i na koniec parę słów, tak naprawdę. Spoko, figurka, jak zwykle ja rzadko tam miewam jakieś krytyczne nastawienia do figurek, no chyba, że naprawdę jakieś stawy i farba odpada i jest mega do dupy. Osobiście figurka bardzo sympatyczna, też bardzo wysoko, myślę, że tutaj przeze mnie skromne oceny w granicach 9-9,5 dostanie. Może akurat, tak jak mówiłem wcześniej, nie podoba mi się to, że on jest taki młody i tak jakoś nie mogę, wiecie, sobie tutaj tego wyobrazić, że taki młody Spider-Man, młody chłopak próbuje zmienić świat, bo dzisiaj młodzież myśli o czym innym, a nie o takich rzeczach. Dlatego to tak może nie do końca do mnie, wiecie, przemawia. Aczkolwiek uważam, że mimo wszystko kupujcie w ciemno, bo naprawdę świetnie to będzie wyglądało z innymi tutaj Spider-Manami. Fajnie się pozuje, dodatkowa głowa, no i ta twarz tutaj tego naszego Pitiego mówi sama za siebie, jest naprawdę bardzo sympatyczna. No fajnie to wygląda, także mimo wszystko warto sobie takiego fixa sprawić. Także Ultimate Spider-Man rządzi jak najbardziej, bardzo sympatyczny fix, także polecam gorąco. To tyle, trzymajcie się i do następnej wideo prezentacji. Yo, yo!